Witam Państwa w magazynie samorządowym. Sesja w czwartek 20 października, stąd moimi gośćmi są radni, pani Barbara Mroczkowska, pan Grzegorz Usiecki, pani Stefania Ratajczak i pan Michał Skrzypczak. Witam serdecznie. W takim razie rozpocznijmy od tego, że szykują się zmiany tak w budżecie. To taka uchwała standardowa, ale tam jest chyba taki zapis dotyczący promocji Leszna poprzez sport. 700 tysięcy złotych. Czy ktoś z Państwa wie, na co te pieniądze mają być przeznaczone? Promocja poprzez sport. Ale konkretnie. To znaczy, jeśli mogę? Tak, Pani Stefanie. Ja uważam, ja wiem, że Pani się skupiła na tym 700 tysięcy, ale warto również wspomnieć o innych pieniądzach. To ja wrócę do tego pytania. Jeśli chodzi o promocję przez miasto na sport, ja dzisiaj otrzymałam informację od pani naczelnik Wojciechowskiej, w której de facto potwierdza, że mamy 700 tysięcy na sport, ale nie wskazane jeszcze jest na co. Mam nadzieję, że my się o tym dowiemy na sesji czwartkowej lub jak tutaj kolega wspomniał, w środę Basia macie komisję sportu. Jutro? Jutro. Dzisiaj komisję sportu i myślę, że tu ta sprawa zostanie wyjaśniona. W każdym razie na dzień dzisiejszy mam taką najbardziej informację pewną, bo mówię, godzinę temu rozmawiałam z panią Wojciechowską, naczelnik, i tak mi potwierdziła, że są oczywiście 700 tysięcy, nie wskazaniem jeszcze na co, na podział. Ale czy będą tam pieniądze dla Unii? Państwo podejrzewacie, że mogą być? Trudno mi powiedzieć, dopiero będę mogła coś powiedzieć, jak zapytam. Pan Michał się tu wyrywa, tak? To znaczy, no, te 700 tysięcy oczywiście jest takim wskazaniem delikatnym dla Unii Leszno. Natomiast oczywiście właśnie na Komisji Kultury i Sportu między innymi ten temat będzie dyskutowany, no i w konsekwencji na sesji w czwartek będą podejmowane już konkretne decyzje. Ja tylko się mogę dodać jedną taką ważną sprawę, bo my się skupiliśmy na 700 tysięcy, ale ja chcę powiedzieć, że ja się zapytałam oczywiście pani naczelnik, jaką kwotę myśmy przeznaczyli w tym roku na promocję przez sport. I proszę Państwa, o czym myśmy przeznaczamy? 2 133 tysiące, chyba 165 tysięcy na sport. I teraz się okaże, czy na co pójdą te 700 tysięcy, ale dość znaczną, dużą kwotę przeznaczamy na promocję na sport, i to nie jest tylko na żur, ale więc trzeba to podkreślić, że miasto o sporcie myśli globalnie, o wszystkich dziedzinach sportu i tak. Ale ja nie wiem, dlaczego my się tak boimy powiedzieć, że miasto powinno i te 700 tysięcy przeznaczy na klub Unii Leszno. Przecież to jest wizytówka naszego miasta, bez względu na to, jakie były wyniki w tym roku, to jest jak w sporcie. Była Komisja Kultury i Sportu, na której był cały zarząd Unii Leszno. Były to prawie chyba 2 godziny mieliśmy tę komisję i no wyraźnie chyba był sygnał, że należy wspomóc klub Unii Leszno bez względu na wynik, i ja uważam, że te 700 tysięcy w porównaniu do kwot, które wydawaliśmy przez inne lata, to jest nawet nie za duża kwota, więc 700 tysięcy to jest z pewnością na żużel i nie bójmy się tego mówić. Czy Unia Leszno, tak? Czy klub oscylował kwotę? Pierwsza rzecz to należy... Nie, absolutnie nie oscylował w żadnych tam kwotach, ale te pieniądze są potrzebne. Pierwsza rzecz należy powiedzieć, że kwota 700 tysięcy w budżecie nie bierze się od tak. Ona musi wynikać z najprawdopodobniej z jakichś potrzeb, które zostały zgłoszone prezydentowi przez kluby sportowe. Jakie to są kluby, dowiemy się, myślę, dzisiaj na posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu. Na pewno kwota 700 tysięcy jest kwotą dużą, warto o tym rozmawiać, dyskutować i przekonywać na argumenty, bo ostatecznie decyzję, którą radni podejmą w czwartek, też trzeba będzie mieszkańcom wytłumaczyć, jeżeli chodzi o tą kwotę. Natomiast trzeba powiedzieć, że w tych zmianach w budżecie rzeczywiście tych pozycji jest sporo. Tutaj pani Stenia chce powiedzieć, ja powiem tylko może o dwóch kwotach. Modernizowany ciąg przy ulicy Westerplatte. Tutaj chciałbym podkreślić, że jest to kolejny dobry przykład na współpracę z Leszyńską Spółdzielnią Mieszkaniową, bo przypomnę, że tam teren jest tak, część, że troszeczkę jest miasta, znaczy większa część jest miasta, troszeczkę jest spółdzielni mieszkaniowej, i żeby zamknąć to wszystko, to tutaj Spółdzielnia Mieszkaniowa również przyłącza się do tej inwestycji, więc powstanie, myślę, ładny, fajny fragment miasta. Natomiast kwota, która gdzieś, na którą ja chciałbym zwrócić uwagę, to są dodatkowe środki, 200 tysięcy z przeznaczeniem na remont, adaptację pomieszczeń w Bursie dla Centrum Usług Wspólnych. Przypomnę, że to centrum, które miało zmniejszyć wydatki w oświacie, już nas na ten moment będzie kosztowało prawie 700 tysięcy, jeżeli chodzi tylko o stworzenie warunków. Natomiast jak to będzie w praktyce dalej, zobaczymy. Zwracam tylko uwagę, że miało być taniej.
Ja natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, że zostały zdjęte pieniądze na modernizację i budowę drogi i parkingu Placu Zabaw przy ulicy Niepodległości. Miał być i parking, miał być remont drogi, więc widzę, że tutaj też są zdjęte pieniądze. I jak również przy naszej inwestycji, która ciągnie się od lat, adaptację dla szkoły specjalnej, również zdjęte jest chyba 500 tysięcy z uwagi na to, to jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy zespole szkół na potrzeby szkół specjalnych. No to widzę, że to się też tak trochę przedłuża i w 2017 dopiero będzie rozstrzygnięty przetarg. No tutaj też tą bursę sobie zaznaczyłam. No na budowę zmniejszały się również pieniążki na inwestycje Parku Kościuszki, zdjęto 50 tysięcy, przeszło też na inne cele. No z takich ważniejszych to tylko bardzo mnie tak trochę to poruszyło ta modernizacja terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ulicy Niepodległości. Będzie tylko robiony projekt, nie będzie na tę chwilę. Nie znam powodów, ale są teraz komisje infrastruktury i myślę, że się na ten temat wypowiedzą. Większość powodów wynika z tego, że no mamy już powoli końcówkę roku, tak, i powoli aura już nie sprzyja niektórym zadaniom i w związku z tym te rzeczy, które faktycznie zostały wykonane, ale nie chodzi o to, że ich nie będzie, prawda, tylko no, jednak z racji pogodowych już będzie trzeba to przesunąć na rok przyszły. Znaczy ja, tak? ja tu się wszystko nie zgodzę z kolegą radnym, dlatego że praktyka była rzeczywiście taka, że nawet jeżeli nie zdążyliśmy uruchomić postępowań przetargowych w ciągu roku, to przypomnę, że na każdej grudniowej sesji podejmujemy uchwałę o tak zwanych środkach niewygasających. No. Wtedy przedłużamy termin wykonania nawet do końca czerwca, natomiast pieniądze są zabezpieczone w budżecie. Z jakich powodów te pieniądze są dzisiaj z budżetu wycofane i na jaki cel one będą przekazane? Myślę, że dowiemy się na komisjach, ale to tak nie jest do końca, że jeżeli czegoś nie zdążymy zrobić w grudniu czy w listopadzie, to nie możemy wydatkować tych środków w przyszłym roku. Możemy taką uchwałę na pewno w grudniu będziemy również podejmować. Ja już wiosną można robić. Ja chciałam to powiedzieć do wypowiedzi pani Basi, troszeczkę do kolegi, jeżeli, bo ja zapytałam na komisji rewizyjnej odnośnie modernizacji zespołu szkół rolniczych na internetu na potrzeby szkoły specjalnej i muszę powiedzieć, że tym tematem się interesują wszyscy radni, bez względu jaka opcja, czy z prawa, czy z lewa, wszystkim to należy na sercu i też byłam troszeczkę bardzo zdziwiona i uzyskałam informację, tym razem nie od pana naczelnika, tylko od pani naczelnik, która zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a nie unijnych. Prawda, że w tym roku w ogóle nie został ogłoszony przez Unię Europejską ten program i dlatego nie ma. I się pytałam, czy w roku 2017 kolejny raz zostanie zabukowana pieniądze, które miasto musi refundować, będzie 500 tysięcy. I tak jak mówiłaś, w maju to będzie ogłoszone, teraz jest, czy my dostaniemy z Unii Europejskiej te pieniądze, to nie jest na 100%. Ja liczę na to, ale jeśli byśmy nie dostali, my jako radni musimy na tym pomyśleć, żeby jednak te pieniądze w całości, nie wiem, czy w tym roku, jakbyśmy w maju nie dostali tych pieniędzy z Unii Europejskiej, zwiększyć kwotę w roku 2017 i drugą kwotę, bo też kwota, cała inwestycja kosztuje 2 miliony 300 na rok 2018, żeby to skończyć. Nie może być tak, że my możemy liczyć, a my nie dostajemy. A jeżeli nie dostaniemy, to dalszy etap inwestycji zostaje w to wstrzymany. Jest. Na to powinny się znaleźć pieniądze, znaczy, zwłaszcza, że to już od trzech lat się chciałbym powiedzieć, temat. Że tak jak pani radna wspomniała, to jest temat, który jednoczy wszystkie kluby, natomiast niewątpliwie i to jest, myślę, też produkowane, najwięcej, że tak powiem, dopominało się o te środki koledzy z Klubu Radnych Lewicy, czyli pan radny Hań i pan radny Rajewski. Ja przypominam, że to był jeden z elementów negocjacyjnych w sprawie poparcia budżetu i podziału wolnych środków. I ja chciałbym przypomnieć deklarację pana prezydenta Borowiaka, który deklarował, że jeżeli do połowy roku nie będą rozstrzygnięte rzeczy związane z OFAL-em, czyli z tym źródłem, który miał finansować nam remont zespołu szkół specjalnych, to te środki będą uruchomione. I teraz nagle okazuje się, że one nie są uruchomiane. Tutaj któregoś razu pani radna Wroszkowska mówiła o tej złej praktyce, którą od jakiegoś czasu stosuje się w mieście, a mianowicie, że przed posiedzeniami sesji nie ma spotkań szefów klubów. Uważam, że to jest zła decyzja. Uważam, że takie spotkania szefów klubów powinny być organizowane i wtedy rzeczywiście, bo umówmy się, to jest też
jeden z wydatków, powiedzmy, politycznych uzgodnień pomiędzy klubami, tak? Ja dzisiaj odpowiedzialnie nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego 500 tysięcy ma być przekazane na inny cel. Ja wiem dlaczego, dlatego że przetarg nie będzie rozstrzygnięty, bo jedyną formą, żeby zrobić środki niewygasające na przyszły rok, jest rozstrzygnięcie przetargu w tym roku. Jeżeli nie jesteśmy w stanie w tym roku przetargu rozstrzygnąć, a nie jesteśmy, tylko po prostu nie chcemy tego zrobić, no to dlatego te środki trzeba zdjąć. Dlatego, tak jak mówiłam, musimy być zdecydowani, żeby zabukować. Może zwolnić środki. Już zabukowane. 500 tysięcy będziemy mieli, ale na zwolnić środku dołożyć, gdyby w maju myśmy nie otrzymali pieniędzy z Unii Europejskiej i naprawdę z własnych środków powinniśmy to zrobić. Jeśli chciałam tylko jedno słowo do kolegi. Nie o to, że ja się chwalę, bo nie o to chodzi. Ja zawsze chcę, żebym wszystkim mieszkańcom było dobrze. Nie, ale pan wspomniał o panu Hajnu i o panu Rejskim. Jak wspomniałam, my wszyscy jesteśmy za tym, ale muszę to jednak zasygnalizować, że jako pierwsze zostałyśmy zaproszone pani Banasik, pani Mizgalska i ja. Tak. I to było napędzeniem pierwszym, które spowodowało, że zaczęto myśleć o wymianie, o przeniesieniu dzieci specjalnej troski do odpowiednich warunków. No ale też rodzice przyszli do nas. Tak, ale my, szanowni państwo, sesja ma wiele punktów, nie możemy się skupić na jednym. Także na tej sesji będzie uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Bardzo proszę, pani Barbaro, może od pani rozpocznę? Ode mnie. Tak. Wcześniej, jak powiedział tutaj Grzegorz Rusiecki, nie ma tych spotkań szefów klubów. Gdyby takie były, my byśmy przyszli tutaj uzbrojeni w wiedzę, my byśmy wiedzieli, o czym mówimy i dlaczego tak, a nie inaczej. Głosowaliśmy za tym, że trzeba będzie wziąć obligacje, bo jest taka potrzeba, ale nie ukrywam, że kiedy czytam uzasadnienie do emisji obligacji, to ja nie jestem zainteresowana wykładnią encyklopedyczną. Ja jedyne zdanie, które było w uzasadnieniu, i tu trzeba zwrócić uwagę, bo uzasadnienia powinny być chyba bardziej takie dokładne, że na inwestycje miasta. Tyle z mojej strony na temat emisji obligacji. Ja chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię obligacji, że jest to element niezbędny do tego, żeby spiąć budżet. I to jest praktyka, która była stosowana od kilkunastu lat. Wewnętrznie tylko dusza mi się śmieje, bo przypominam sobie hasła głoszone w kampanii w 2014 roku, kiedy to oponenci ówczesnego prezydenta Malepszego zarzucali zadłużanie miasta, że ten dług rośnie, że on nie maleje, że nie spłacamy. No, praktyka pokazuje taka, że jak się pełni funkcje publiczne i już bierze się za to odpowiedzialność, to jakoś ten budżet trzeba spiąć, bo zawsze oczekiwania są większe niż te możliwości miasta. Więc ja powiem w ten sposób, oczywiście zachowując pełną odpowiedzialność za finanse miasta i miasto, Klub Radnych Lewicy poprze tą uchwałę. Zdajemy sobie sprawę, że te środki były w zdecydowanej części przekazywane na inwestycje, a więc na to, co powoduje, że miasto się rozwija. Ja myślę, że tutaj to, co powiedział kolega, myśmy zatwierdzili to, te zaplanowane obligacje, tworząc budżet. Jest to, trudno nam wszystkich pamiętać, jak nam to uzasadniano, tak jak Basia się pyta, że nie wie na co. No na pewno ja wiem na co, ale to na pewno racjonalnie być, i mądrze nam mówili, na jakie inwestycje, ponieważ myśmy to zaplanowali i musimy budżet zamknąć, więc Prawo i Sprawiedliwość jak najbardziej będzie za tym głosowało. Jedno tylko dodam, że obligacje są najbardziej korzystną formą wsparcia finansowego miasta niż pobieranie pożyczek czy jakichś innych form pomocy miasta, więc myślę, że ta obligacja jest bardzo korzystna dla nas, no tym bardziej, że skończymy te inwestycje, które zostały zaplanowane. Ale to stanowi pewną formę zadłużenia miasta. Ale bez względu na każde to. Miasto się w ten sposób zadłuża. To nie można powiedzieć, że Leszno jest fenomenem. Każde miasto i za pana Tomasza Malepszego się zadłużamy. My jako A my nie mamy obywatelska... nowego worka, żeby rozrzucać pieniądze, więc staramy się tak jak możemy, ale szukając takich pieniędzy, w których będą największe jednak oszczędności, żeby myśmy nie płacili większego odsetek. Jako Platforma Obywatelska zawsze dążyliśmy i robiliśmy wszystko, żeby było jak najmniejsze zadłużenie przy wszystkich wolnych środkach. Sami staraliśmy się, pierwsi składaliśmy wnioski o to, żeby to zadłużenie zmniejszać. W związku z tym ja mówię, no, bez względu na to, jak jest uzasadnione, emisja obligacji komunalnych zapewnia
niezbędne środki dla dalszego rozwoju miasta. My jesteśmy za. Pan Michał Skrzypczak. No wszystko w zasadzie zostało powiedziane. Wszystkie kluby są za. Trudno, żebym klub PR18 miał inne zdanie w tym temacie. Ja mogę do tyle dopowiedzieć, że oczywiście to nie jest jakiś temat nowy, który dzisiaj wypłynął, bo oczywiście temat obligacji, on był zaplanowany już w budżecie, także tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie zmniejszenia, więc to idzie też, mi się wydaje, w dobrym kierunku. Natomiast no być może tutaj kwestie ewentualnie jakiegoś lepszego uzasadnienia, ja myślę, że tutaj właściwa komisja, która się zajmuje między innymi tymi finansami, czyli budżetowa, no może powinna zadziałać. Ja tylko tak humorystycznie powiem, ile byśmy dali za tak racjonalną wypowiedź pani radnej na temat emisji obligacji jeszcze 4 lata temu. Ale ja podejrzewam, że ja za bardzo się nie zmieniłam. No ja zawsze byłam za tym, żeby miasto się rozwijało. Ja sobie doskonale zdaję sprawę. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Basia, życzycie, żebyście w następnym roku wyście życzyli. To jest, podejrzewam, też twój punkt troszeczkę się zmieni. Nie ukrywam, że trochę się zmienił, co nie znaczy, że zupełnie się, przepraszam w cudzysłowie, obróciłam o 360 stopni. Dla mnie zawsze ważne jest dobro miasta, bez względu na to, kto rządzi. Dobrze, w takim razie, czy będzie też zgodność przy uchwale wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokale mieszkalne? Pan Michał może zabierze jako pierwszy głos w tej sprawie. Czy no kwestia bonifikaty jest zapisana uchwałami Rady Miejskiej, także to w zasadzie te uchwały zapadają, można powiedzieć, automatycznie, bo tutaj zostały określone zasady. Natomiast jak już pani redaktor wywołała ten temat, to nie jest tutaj tajemnicą, że staram się przekonywać, żeby ten temat związany z funkcjonowaniem generalnie mieszkań komunalnych podlegał większej dyskusji, ponieważ w przyszłym roku czeka nas taki temat związany z opracowaniem nowego planu 5-letniego jakby dla tych lokali. I tu po latach funkcjonowania takiego systemu, prawda, może czas na pewne modyfikacje i jakieś zmiany, znaczy przede wszystkim... Ale jakieś konkretne postulaty, znaczy ja przede wszystkim jakby staram się zwrócić uwagę na to, że mieszkanie komunalne jest jednak pewną formą pomocy społecznej, tak to jest również w encyklopedii zapisane. I teraz z jednej strony na początku chcemy te mieszkania przydzielać, tak akurat w Komisji Spraw Społecznych tutaj z panią przewodniczącą działamy w tym temacie i działamy i staramy się jakby, żeby tych mieszkań było jak najwięcej. Natomiast po drugiej stronie później mamy sytuację taką, że my się pozbywamy tych lokali, prawda? I to pozbywamy się za 15% ich wartości, więc oddajemy ten majątek tym najemcom, prawda? Którzy w zasadzie przez cały ten okres zamieszkiwania też z pewnej pomocy jednak budżetu miasta korzystali. W związku z tym wydaje mi się, że te osoby, które później po przydziale tego mieszkania mają już jakby ten dostatek, prawda, i są zamożniejsi, prawda, tak jak inni obywatele miasta, to powinni, wydaje się, płacić jednak takie pełne koszty związane z utrzymaniem tego mieszkania, a nie w jakiejś tylko części, a tak naprawdę dzisiaj to jest około 70%, to jest to, co pokrywane jest z tych czynszów, natomiast pozostałą część dopłaca miasto. Przypomnę, w tym roku to jest około 4 milionów dopłaty, w zeszłym roku tych bonifikat było też 4 miliony, czyli de facto jakby 8 milionów złotych, prawda, na ten cel budżet przeznaczył. Także wydaje mi się, że warto na ten temat porozmawiać, czy powinniśmy pomagać wszystkim, tak. Czy państwo w tej... To znaczy, ja powiem tak, jak tutaj wspomniał kolega, myśmy na Komisji Spraw Społecznych ten temat już zasygnalizowali i nie ukrywam, jak wspomniał kolega, że musimy opracować następny 5-letni program dotyczący mieszkań i na pewno problemy czy sugestie, które zgłosił tutaj kolega, na pewno będą rozpatrywane i nie ukrywam, że to jednak należy zmienić. Że osoby, które osiągnęły już pewien standard życiowy, a więc stopa życiowa im się powiększyła, tu należy to między innymi ten temat też rozpatrzyć, czy oni nie powinni płacić większe czynsze, czy nawet 100%. Mądry i uzasadniony sygnał, także Komisja Spraw Społecznych, nie tylko, ale urzędnicy miasta nad tym muszą pracować, żeby ten plan 5-letni na następny wypracować bardziej szczegółowy, skierowany oczywiście dla tych biedniejszych, im pomóc, ale tym, którzy stopa życiowa się podniosła, należy to zmienić. A takich osób z mojego rozeznania jest bardzo dużo, z mojego, gdzie powiedzmy tam 2-3 lata temu on nie pracował, ona nie pracowała, chodzili, a teraz obydwoje pracują i korzystają z tego mieszkania komunalnego i płacą, więc tu jest słuszna uwaga, także
Dziękuję Państwu. Ja myślę, że na pewno po 5 latach jest taki właściwy czas na to, żeby dokonać refleksji nad tym, co się wydarzyło. Zmieniła się sytuacja społeczna, materialna. Tak. Chciałbym również zwrócić uwagę, że rzeczywiście to, o czym też mówi Pan Radny Skrzypczak, no są pewnego rodzaju, nie chciałbym uznać tego jako patologię, ale na pewno sytuacje niewłaściwe, gdzie mamy jedno osiedle mieszkaniowe, takie same dwa bloki, jeden spółdzielczy, drugi komunalny i warunki zamieszkiwania w spółdzielczym są, umówmy się, powiedzmy, zbliżone do komercyjnych, natomiast w przypadku miejskich one są w zasadzie no, pomoc publiczna. Ja chciałbym zwrócić tylko jedną rzecz, że w tej kwestii do końca nigdy nie będziemy mieli pełnej swobody, dlatego że jesteśmy ograniczeni niestety przepisami ustawowymi i to, co z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia miasta Leszna, które dysponuje w ogóle zasobem komunalnym, bo przypomnę, że są gminy, które w zasadzie nie mają tego typu zasobu, nawet tutaj powiedzmy okoliczne i bardzo często to jest tak, to idźcie do Leszna, tak, zameldujcie tam się, na chwilę zamieszkajcie, to tam dostaniecie, tak, więc ja powiem tak, niestety tego samorządu w tej kwestii w samorządzie jest bardzo, bardzo niewiele i tutaj też myślę, że jedno czy drugie spotkanie, na które myślę też będą zaproszeni parlamentarzyści ziemi leszczyńskiej, być może spowoduje również zmianę w przepisach ustawowych, bo myślę, że nie ma wątpliwości i myślę, że każdy, kto dotykał chociażby tego tematu, wie, że jednak w tej kwestii tutaj decyzja samorządu powinna mieć troszeczkę większy wachlarz, bo inne są problemy w Poznaniu, inne w Lesznie, inne w Osietnej czy w Sięciechach. Pani Barbara? Tak tutaj słuchając moich przedmówców, można wyciągnąć jeden wniosek, że należałoby ten problem monitorować i ten przydział tych mieszkań monitorować. Miałyśmy okazję pracować w komisji takiej społecznej przydziału mieszkań, więc my widzimy, kto potrzebuje mieszkania, jakie są sytuacje, ale tak jak wcześniej tutaj moi przedmówcy mówią, po wielu latach, tam czy 4, czy 5 lat, może sytuacja się zmienia i może ktoś inny potrzebuje tej pomocy, gdzie jest matka samotnie wychowująca 5 dzieci, która jest na zasiłku, i można byłoby ewentualnie to już później korygować i prowadzić monitoring przez odpowiednie służby, jak wygląda sytuacja w danych rodzinach, które korzystają z tej pomocy i opieki miasta. Jest też pewna kwestia pewności prawa, nie? No bo jeżeli powiedzmy 5 lat temu przyznaliśmy takie mieszkanie komunalne mieszkańcowi, który ma świadomość, wtedy 5 lat temu miał świadomość, że raz przyznane mu mieszkanie, jeżeli będzie spełniał kryteria, tak naprawdę jest przyznane już na czas nieokreślony, to my dzisiaj no, też nie możemy zmienić jego sytuacji prawnej. Tak? Natomiast uważam, że jeżeli będzie taka możliwość prawna, to wszystkie te nowe umowy, które będziemy podpisywać, one powinny uwzględniać już ten element pewnej zmienności, tak? Bo de facto, to o czym mówił też Pan Radny Skrzypczak, przyznanie mieszkania jest formą wsparcia społecznego. Na dzisiaj ta rodzina, ta matka, ten ojciec potrzebuje tego wsparcia. My będziemy przeszczęśliwi, jeżeli za 2-3 lata ta rodzina się tak ustabilizuje, że będzie w stanie płacić czynsz komercyjny, że znajdzie sobie mieszkanie na wynajem, być może kupi sobie jakieś mieszkanie. Ale my nie mamy. I to, co mówi Pani Radna Ruszkowska, jeżeli my rozdysponujemy już dzisiaj wszystkie mieszkania, to przecież nie będzie tak, że za rok czy za dwa takich sytuacji społecznych nie będzie. Będą nowe osoby, nowe rodziny potrzebujące, a my, jakby mówiąc kolokwialnie, już nie będziemy mogli z czego dać, bo z jednej strony sprzedajemy, z drugiej strony rozdysponowujemy, a pieniędzy na samorząd nie ma mocy sprawczej, żeby powiedzmy tę rodzinę, która ma już osiągnęła ten status, żeby przenieść, zachęcić do kupna czy wynajmu. Tylko tu jest jeszcze jedno zdanie. Tu jest tak właśnie takie, nie wiem, czy to jest uwaga niekorzystna, czy nie, że my przyznajemy mieszkania na czas nieokreślony. To był nie możemy. 5-10 lat, no przez te 10 lat może właśnie kolega mówił, znajdzie inne, ale my nie możemy. Musimy przyznać, że to jest takie, jak to się mówi, na wieki. Jeśli chodzi o tą kwestię mieszkań na umowę na czas nieokreślony, tego nie przeskoczymy, bo oczywiście to jest zapisane w ustawie o ochronie praw lokatorów i to nie mamy na to wpływu. Natomiast kwestie już finansowe, tak? czyli komu chcemy pomagać tak naprawdę poprzez te dotacje, to tutaj możemy. Tu możemy. Tak? I wiele miast właśnie tą drogę w tej chwili wykorzystuje, prawda? Bo okazuje się, że jednak tutaj ta pewna taka jednak niesprawiedliwość, tak bym powiedział, bo to co tutaj również kolega radny Rosiecki wspomniał, dwa takie same budynki gdzieś stoją obok siebie, jedne spółdzielcze, na tamtej pomocy, prawda, ze strony gminy przecież nie ma, tak? Więc tutaj trzeba patrzeć nie tylko na tych mieszkańców, my chcemy pomagać, chętnie każdy by chciał pomagać, prawda, ale no trzeba jednak widzieć,
również całości miasta i komu? Wszystkich mieszkańców. Także no tu ten temat na pewno jest rok czasu na to, żeby ze spokojem dyskutować. To jeszcze na koniec chciałam Państwa zapytać, wprawdzie to nie jest temat związany z sesją, ale jesteśmy na kilka dni przed spotkaniem w Wilkowicach. 24 października odbędzie się takie spotkanie w sali wiejskiej w Wilkowicach, na którym będą zaproszeni Pan Prezydent, samorządowcy gminy Lipno. Temat połączenie Wilkowic z Leszczem. Chciałam zapytać Państwa, bo ten temat na pewno wróci na którąś z sesji. Co Państwo sądzicie o tym? Czy rzeczywiście Leszno powinno powiększać swoje granice administracyjne? Ja nie chcę tu żadnych deklaracji od Państwa, ale może jakieś przemyślenia Państwo już macie. Ja tylko mogę powiedzieć Państwu w moim własnym imieniu jako radnej Stefania Ratajczak, że ja najpierw chciałabym się zapoznać z opinią mieszkańców Leszna. Jakie tam będzie referendum, jaki to będzie wynik referendum. Ale nie Leszna, Wilkowic. Wilkowic, ale nie ukrywam, że chciałabym też w takim to wypadku, aby było konsultacje społeczne lub referendum mieszkańców Leszna. Bo nie tylko możemy tylko wysłuchać jedną grupę i drugą. Może być tak, że mieszkańcy Leszna tego nie chcą, więc dlatego ja podejmę jednoosobowo, jako ja, Stefania Ratajczak, decyzję, czy przełączymy Wilkowice do Leszna, czy nie, dopiero po wysłuchaniu mieszkańców jednej strony i drugiej. I wtedy będę analizowała, co będzie, czy to będzie korzystne i dla Wilkowic, i dla Leszna, czy to będzie na przykład ze stratą dla miasta Leszna, bo będziemy musieli objąć drugą część obszaru, co nie ukrywam, że dostaniemy oczywiście podatki z tamtej strony, że to wymaga naprawdę bardzo dużej analizy, więc na tą dzisiejszą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem za, czy prze. Czeka mnie po prostu. A wiem, że się Pani wybiera do Wilkowic w poniedziałek. Prawdopodobnie tak. Chciałabym wysłuchać. No jak myślę, przede wszystkim, wszyscy radni się znajdą na tym jaka spotkanie. Tam będzie frekwencja, jakie będą opinie. Już tego zasygnalizuję wtedy mi to spotkanie, jaki jest nastrój społeczny mieszkańców Wilkowic. Bo mówiło się na sesji. Ja również wybieram się na to także spotkanie, bo na naszą sesję przyszła, to była taka, bym powiedziała, grupa inicjatywna. Tak, grupa inicjatywna. Więc ja też chciałabym znaleźć się wśród mieszkańców i wysłuchać z różnych stron jakieś wypowiedzi i żeby zbadać ten klimat, jaka jest wola większości mieszkańców Wilkowic. Mi się wydaje, moje, to jest prywatne zdanie, że dla miasta Leszna będzie to korzystna sytuacja, ponieważ podmioty, przedsiębiorstwa, spółki, które znajdują się na terenie Wilkowic są dość bogate i jeśli chodzi o podatki, to nawet dla miasta byłoby to na korzyść, ale tutaj trzeba wysłuchać mieszkańców Wilkowic, a co do Leszna, to myślę, to już włodarze miasta zadecydują po Panowie? Tych konsultacjach. Znaczy, ja oczywiście podzielam ten pogląd, bo dzisiaj jest za wcześnie mówić o tym, czy to jest korzystne, niekorzystne, dobre, niedobre, prawda, także pewnie taka analiza, prawda, słuchów dobrych korzyści i strat, prawda, i to trzeba przeliczyć, trzeba pokazać mieszkańcom, posłuchać mieszkańców, w jaki sposób do tego tematu też podchodzą, no i przyjdzie czas, myślę, za jakieś tam parę miesięcy, gdzie można wtedy zacząć mówić, czy to jest dla nas jako miasto korzystne, czy też nie. I ewentualnie ustalić na te pierwsze lata jakieś ewentualnie taką powiedział drogę, prawda, która będzie, bo tu oczekiwania pewnie ze strony samych mieszkańców Wilkowic by były, aby zaraz, prawda, te pieniądze jakieś tam poszły na ich inwestycje, których oczekują od wielu lat, prawda? Natomiast no, my też oczekujemy ewentualnie przychodu z tych podatków, także no, to trzeba zbilansować i ułożyć wtedy. Ostatnie zdanie, w ten sposób. Od strony prawnej wygląda to w ten sposób, że jeżeli Rada Ministrów będzie chciała przyłączyć Wilkowice do Leszna, to bez żadnych konsultacji, referendum i stanowisk Rady Miasta i Rady Gminy Lipno, Rada Ministrów ma taką kompetencję i może podjąć taką decyzję. I tutaj jak gdyby nasza sytuacja niczego w tym względzie nie zmienia. Ona oczywiście może w pewien sposób umocowywać tą decyzję albo być ją osłabiać, natomiast od strony formalnej Rada Ministrów decyduje i w związku z tym jaka będzie decyzja Rady Ministrów, zobaczymy. Natomiast wydaje mi się, że niezwykle istotne i tutaj w pełni zgadzam się z tym, co powiedziała Pani Radna Stefania Ratajczak, demokracja w Polsce polega nie tylko na demokracji przedstawicielskiej, czyli wybieraniu radnych prezydenta czy wójta, ale również na tej demokracji bezpośredniej, czyli na referendum. Ja bym oczekiwał, że takie referendum odbędzie się w gminie Lipno i w mieście Leszno. Tak, umówmy się, że na dzisiaj rzeczywiście jest tak, że paradoksalnie pewnie gdzieś połowa mieszkańców Wilkowic to są mieszkańcy Leszna, którzy płacą i tak podatki w Lesznie. W związku z tym myślę, że ta decyzja z jednej strony mieszkańców gminy Lipno i mieszkańców gminy Leszno da pewien obraz dla nas.
Oczywiście pewnie należy się spodziewać, że w którymś momencie wpłynie taki projekt uchwały do Rady Miasta, żebyśmy zajęli stanowisko, to będzie uchwała stanowiskowa. I zanim podejmiemy tą decyzję, to nie tylko ta wiedza dotycząca, jak przebiegało referendum, bo przypomnę, referendum może być stanowiące albo niestanowiące, w zależności od tego, ile osób weźmie w nim udział, to myślę, że te informacje, o których mówi chociażby pan radny Skrzypczak, czyli właśnie jakie będą potrzeby inwestycyjne, jakie nakłady na budowę dróg, jakie będą potrzeby na budowę infrastruktury społecznej. Z oczekiwań wiemy, że tam jest już potrzeba, czy zgłaszana potrzeba wybudowania hali sportowej, przedszkola. Więc ja powiem tak, ja myślę, że to wszystko robimy. Też trzeba będzie przedstawić mieszkańcom naszego miasta, tak, dzielnic Gronowo, Zatorze, Zaborowo w ciągu ostatnich lat. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie budowy infrastruktury, czy tej społecznej, czy drogowej, to naprawdę był dynamiczny postęp, ale nadal są potrzeby, tak? Więc to też trzeba odpowiedzialnie wskazać. Natomiast tak jak powiedziałem, paradoksalnie mieszkańcami Wilkowic w dużej mierze są tak naprawdę Leszne. Mieszkańcy Leszne. To był ostatni temat magazynu samorządowego. Zapraszam do oglądania sesji w naszej telewizji w czwartek 20 października. Dziękuję bardzo.